Rak kości u dzieci przez wiele lat jest nie do rozpoznania. Kiedy lekarz już wystawi diagnozę, często jest za późno. Najczęstszym rodzajem nowotworu jest mięsak Ewinga oraz kostniakomięsak. Dowiedz się, jakie są pierwsze objawy choroby. Rak kości u dzieci zazwyczaj występuje pomiędzy 10 a 20 rokiem życia. Najczęściej występuje w formie przerzutów z innych narządów, rzadziej występują pierwotne nowotwory kości. Tak jak w tkankach, tak w kościach mogą powstać łagodne i złośliwe nowotwory. Nowotwór łagodny jest łatwy do usunięcia. Podczas operacji chirurg wycina guz bez większych komplikacji. Z kolei złośliwy wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta, ponieważ guz rozwija się bezpośrednio w kości. Rak kości u dzieci. Objawy. Ból kości. Najczęstszy objaw choroby. Może jednak on zmylić, ponieważ dolegliwości znikają na pewien czas i pojawiają się znowu, zazwyczaj po większym wysiłku. Wraz z postępowaniem choroby ból jest nasilony. Rodzic powinien zwrócić uwagę na fakt, że po przyjęciu leków przeciwbólowych ból nie zniknie. Wyczuwalny guzek, zgrubienie czy opuchlizna. Objawy te pojawiają się już przy znacznie powiększonym nowotworze. Jest to też znak, że choroba będzie trudna do wyleczenia. Wtedy dochodzi do patologicznego złamania kości, np. przy staniu czy klękaniu. Ponadto przy chorobie pojawiają się spadek wagi, osłabienie, anemia, gorączka, nocne poty. Mięsak Ewinga u dzieci. Rokowania. Mięsak Ewinga jest jednym z najzłośliwszych nowotworów kości. Zazwyczaj pojawia się u chłopców powyżej 10 roku życia. Zwykle daje przerzuty do szpiku, opłucnej i płuc. Wyleczyć można go jedynie chirurgią onkologiczną z chemioterapią. Kostniakomięsak u dzieci. Kostniakomięsak, mięsak kostny, jest drugim najbardziej złośliwym nowotworem kości. Dotyka zazwyczaj chłopców pomiędzy 10 a 20 rokiem życia. Jego najczęstsza lokalizacja jest w okolicach kolana albo kości piszczelowej. Objawy: pogrubienie kończyny, deformacja ciała w miejscu nowotworu, ból kości, obrzęki w miejscu guza. Patologiczne złamania kości, ubytki w kościach u dzieci, ubytki w kościach u dzieci, czyli jałowa martwica kości. Pojawia się w okolicy nasady rosnących kości, np. głowy kości udowej, guzowatości kości piszczelowej, guza piętowego oraz głowy drugiej kości śródstopia. Objawy zaczynają się od bólu przy zwiększonym wysiłku. Ból zazwyczaj promieniuje i dochodzi do innych części ciała. Przy martwicy kości biodrowej ból promieniuje do pachwiny albo kolana. Przerzuty do kości ile życia.
rokowania są uzależnione od rodzaju choroby. Jeśli nowotwór jest zlokalizowany w jednym miejscu, to u 80% chorych odnotowano 5-letnie przeżycie. Jednak u wielu chorych udało się wyleczyć raka kości całkowicie.